Chciałbym wrócić do naszego wyjazdu do Japonii, atrakcyjnego, jednak niezwykle niebezpiecznego, o czym za chwilę, no i bardzo ciężkiego, ponieważ wiadomo, w Japonii panują takie temperatury, że jak przyjechaliśmy już potem, wysiedliśmy na lotnisku i szliśmy do autobusu, żeby nas odwiózł do hotelu, pierwsze zderzenie z tym powietrzem było niesamowite, to tak jakbyśmy weszli do sauny. Zresztą ten, kto był w Japonii, na pewno wie, o czym mówię. Wracając jeszcze do lotu samego i o tym niebezpiecznym locie i podróży, mieliśmy międzylądowanie na Alasce. To trwało 2 godziny, także 2 godziny mieliśmy na zakupy, na to, żeby zobaczyć. Oczywiście nie widzieliśmy Alaski, bo port jest troszeczkę jak gdyby w oddali od tych lodowych gór. I czekaliśmy na zmianę załogi w naszym samolocie. To był Jumbo Jet chyba 747 bodajże, dwupokładowy. No i czekaliśmy. I ja pamiętam, że potem jak już tak trochę się nudziliśmy, siedzieliśmy w tym porcie, bo to było oczywiście, nie było możliwości wyjścia. Widzieliśmy taki samolot, który stał za szybami, olbrzymimi szybami koreańskich linii lotniczych. No i zobaczyliśmy ten samolot, który stał bardzo blisko tych szyb, tam gdzie siedzieliśmy. I nawet widzieliśmy, jak odlatuje. My po godzinie bodajże zrobiliśmy to samo, weszliśmy do samolotu, była nowa załoga. I wylecieliśmy już konkretnie z Alaski do Tokio. Nas ta cała ekipa powitalna, oczywiście organizatorów japońskich, zaczęła witać i to w sposób, że myśmy zgłupieli w ogóle. Zaczęli skakać, kiwać, machać do nas i nie wiedzieliśmy, co się dzieje, że oni nas tak aż witają. Co się okazało? Że po przywitaniu już dowiedzieliśmy się, że został zestrzelony samolot, który i oni dopiero nam to powiedzieli na drugi dzień. Oni myśleli wtedy, jak przylecieliśmy, że nas już nie powitają, ponieważ myśleli, że to nas. Nasz samolot został zestrzelony. Okazało się, że zestrzelony został samolot tych koreańskich linii lotniczych, który rzeczywiście wleciał nad terytorium Związku Radzieckiego, nad Sachalin, zboczył. Do Japonii polecieliśmy z 2 spektaklami, Hamletem, Ironią i Żałobą oraz Rycerzami Króla Artura. Po 2 tygodniach grania w Tokio pojechaliśmy pociągiem, bardzo szybkim, do Osaki. W Osace była sytuacja identyczna jak w Tokio, próba, potem granie przez 2 tygodnie przy pełnych widowniach, bo tego jeszcze nie powiedziałem. I potem mieliśmy małe zakończenie, tak zwany mały bankiet, gdzie nam Japończycy zrobili taką ucztę, że nawet się dziwiliśmy, że znają takie potrawy, które nam przygotowano. Na zakończenie pamiętam, każdy z aktorów i aktorek, z pracowników technicznych teatru dostał w prezencie kimono. Ja to kimono mam do dzisiaj. Natomiast pan Henryk Tomaszewski, jako ostatni, to kimono, które dostał, odpakował. Było to przepięknie haftowane kimono, bardzo kolorowe. Byliśmy wielokrotnie oklaskiwani w teatrach, ale też czuliśmy tę taką wielką radość tych Japończyków, którzy widzieli ten spektakl, że mogli zobaczyć taki teatr, jakim był Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego.
Thank you.